when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Dziś oczywiście kolejna pogadanka, raz na jakiś czas wrzucam takie wolne swoje myśli, wolne przemyślenia. Przeważnie bierze mi się to z tego, że piszecie do mnie z różnymi tutaj zagwozdkami, pytaniami z Waszej strony. No jeżeli skumuluje mi się jakiś temat do kupy, no to oczywiście staram się to jakoś ze swojej perspektywy przedstawić. Dziś nie chcę Wam zabierać jakoś dużo czasu, bo oczywiście jesteśmy w środku majówki, chociaż patrząc za okno, przynajmniej tutaj na Śląsku, nie wygląda to zbyt wesoło, bo pada, wieje i wygląda to tragicznie. Jak to w memach mówią, 30 stopni w majówkę będzie, 10 w jeden dzień, 10 w drugi dzień i 10 w trzeci dzień. No i niestety tak to wygląda. Dziś temat, o który może nie zostałem poproszony, natomiast po prostu zbierając do kupy Wasze pytania w moją stronę, w temacie tego, jak wytłumaczyć rodzinie, dziewczynie, znajomym, czym są kryptowaluty, dlaczego w to inwestujecie, postanowiłem właśnie taki materiał nagrać. Sam dostawałem kupę takich pytań oczywiście od swoich znajomych, kiedy wiedzieli, że jakoś tym tematem się interesuje, a kiedy te kryptowaluty jednak rosną dość mocno na swojej cenie, no to tych pytań dostaję naprawdę już coraz więcej i coraz dostaję ich częściej, jakby te pytania są zadawane i to przez nawet dalszych znajomych. Wiecie, jak to jest. Kilka razy z kimś nie rozmawiacie i nagle, no cześć, co tam u ciebie, albo ty te bitcoiny inwestujesz i tam one podobno podrosły, to pewnie zarobiłeś dużo, nie? To weź mi powiedz, w co mam zainwestować. Nie. Od razu mówię Wam, że takie propozycje, takie pytania powinniście jakoś kulturalnie zbyć i powiedzieć, że sorry, mogę Ci coś tam powiedzieć w wolnej chwili, coś Ci wytłumaczyć, powiedzieć skąd czerpać wiedzę, aczkolwiek nie ma takiej opcji, żeby inwestował Twoje pieniądze. No i to też jest chyba taka... Miałem rady zostawić sobie na koniec, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza podstawowa rada, którą ja dam Wam od siebie, czyli nie brać żadnych pieniędzy do inwestycji od znajomych, od rodziny i tak dalej. Oczywiście każdy decyduje za siebie. Jak chcecie wziąć od swojej dziewczyny, narzeczonej, żony, nie wiem, 2-3 tysiące złotych na inwestycje, wsadzić to w Bitcoina, w Ethereum, bo ona nie chce się uczyć całych tych, nie chcę powiedzieć technikali, no nie wiem, założyć konto na giełdzie, nie chce portfela i tak dalej. Spoko, Wasza sprawa, aczkolwiek jeżeli mówimy tutaj o jakichś znajomych, szczególnie jakichś dalszych, którzy nagle się dowiedzieli, że Wy inwestujecie w takie rzeczy i może na tym zarobiliście fajne pieniądze, to może nie z własnego doświadczenia, ale z bardzo bliskiego doświadczenia polecam Wam takich rzeczy nie robić, bo pamiętajcie, że hossa nie będzie trwała wiecznie, no i później jakieś zgrzyty na Waszej linii znajomości mogą niestety, ale powstać. Także, przechodząc do głównego tematu, jak... Po co i dlaczego wytłumaczyć rodzinie na przykład, czym są kryptowaluty, czym jest Bitcoin przede wszystkim, bo od tego pytania przeważnie większość tutaj rozpoczyna jakiś temat, nie wiem, siedzicie sobie dzisiaj przy grillu i chcecie właśnie wytłumaczyć swojej mamie, swojemu tacie, babci, dziadkowi, wujkowi, czym ten Bitcoin jest. Od razu mówię, że nie rozpoczynałbym od słowa kryptowaluta, bo brzmi to dość może tajemniczo, dość strasznie i tak dalej. Powiedziałbym raczej, że Bitcoin jest po prostu pieniądzem. Jest takim samym pieniądzem jak złotówka, euro czy dolar. Od tego bym przede wszystkim wyszedł. Nie nazywałbym go kryptowalutą. No, ten temat może zostawiłbym sobie na kolejne gdzieś tam rozważania, na kolejne spotkanie. Bitcoin jest taką samą walutą jak złotówka, euro. Możemy za nią kupić w internecie coś, możemy pójść do sklepu. Jeżeli jakiś sklep obsługuje płatności w Bitcoinie, to normalnie nim zapłacić i zostać obsłużonym jak najbardziej, towar swój odebrać i pójść i się cieszyć tym czymś. Natomiast Bitcoin ma jeszcze drugą funkcję, której nie ma tak naprawdę nasza złotówka. Jest swego rodzaju akcją. Akcje standardowo dają jakieś dywidendy. Raz na rok, raz na kwartał i tak dalej. Bitcoin tych dywidend oczywiście nie daje. Natomiast z racji tego, że jest jego ograniczona ilość, to też bardzo, bardzo ważna rzecz, o której chcę zaraz powiedzieć, to wraz ze wzrostem popytu na tego Bitcoina, przy jego ograniczonej ilości, jego cena na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, no zwiększyła się diametralnie, od dosłownie kilku centów do przeszło 55 tysięcy dolarów na moment kręcenia tego materiału. Ważne, że jeżeli tam ktoś będzie Was atakował tematem, jak kupić Bitcoina, bo ja nie mam 200 tysięcy dolarów, to wytłumaczyć mu, że tak samo jak złotówka ma swoje mniejsze części, czyli grosze, tak samo Bitcoin ma swoje mniejsze części, czyli satoshi. Jeden grosz to jest jeden satoshi,
Tak samo po prostu najmniejsza cząstka. Tylko, że w złotówce mamy dwa miejsca po przecinku, no a tutaj tych miejsc po przecinku mamy oczywiście troszkę więcej. Mamy 8 miejsc po przecinku w Bitcoinie, tak? Tak. Więc oczywiście nie muszą kupować całego Bitcoina, mogą kupić sobie jakąś jego mniejszą część za na przykład, nie wiem, 100 zł, 200, 300 zł i być w posiadaniu tego Bitcoina. Wracając do ograniczonej ilości. Bardzo mocnym argumentem, który ja sam kiedyś wykorzystałem, jest rozmowa o inflacji, o tak naprawdę tej bombie inflacyjnej, w której żyjemy, bo to, ile pieniędzy jest dodrukowywanych co chwilę przez największe mocarstwa świata i banki centralne, jest ilością zatrważającą. No i to, jak GUS nam wciska bajki o tym, że inflacja w Polsce wynosi 3,5%, 4%, to no spytajcie się swoich rodziców, czy oni czują, że rok temu płacili tylko i wyłącznie 3% mniej za wszystkie produkty, które kupują na co dzień. Mówię tutaj, nie wiem, chlebie, mięsie, jajkach, mleko i tak dalej. Nikt z Was, nikt z nich nie powie oczywiście, że to jest tylko 3%, raczej około nawet 15-20%, bo niestety GUS unika pewnych produktów. Pewne produkty są z tego koszyka całego inflacyjnego wyciągnięte. Bardzo dużo oczywiście pożywienia jest stamtąd wyciągniętego. Z tego co pamiętam, również energia elektryczna jest z tego koszyka wyciągnięta. No i niestety, ale ta inflacja taka prawdziwa jest zaniżana kilkukrotnie. A w przypadku Bitcoina, tak jak powiedziałem, jest go 21 milionów sztuk. Maksymalnie na ten moment w obiegu, czyli wytworzonych Bitcoinów jest przeszło 18 milionów i więcej niż tych 21 milionów Bitcoinów nie będzie. Ta ilość dopiero tak naprawdę będzie w pełni w obiegu w roku 2140, więc do tego roku te Bitcoiny będą wytwarzane. A ile do roku 2140 będzie na rynku złotówek, dolarów, euro i innych walut? Nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. Nikt nie jest w stanie też powiedzieć, ile one tak naprawdę będą warte w przeliczeniu właśnie na Bitcoiny na przykład lub drugą stronę, bo nie wiemy, jak tutaj ta bomba inflacyjna wybuchnie, kiedy ona wybuchnie. No i jest to na pewno jeden ze sposobów inwestycji swoich środków, swojej gotówki, bo można oczywiście inwestować w złoto. Zapewne większość osób starszych powie, że złoto jest taką inwestycją, o której zawsze się słyszy, że do niej się powinno gdzieś tam trochę środków gromadzić. I można to oczywiście tłumaczyć też jako cyfrowe złoto, czyli że Bitcoin jest tą walutą o ograniczonej ilości. Najdroższa, najdawniej jest na rynku, tak samo jak złoto. No i też można to traktować jako cyfrowe złoto, które jest zdecydowanie łatwiej upłynnić na przykład do gotówki, jeżeli będą chcieli zamienić tego Bitcoina na złotówkę. Z złotem jest troszkę ciężej, jeżeli chodzi o szybkość jakby upłynienia tego złota, no i też cenę, po której te złoto będziemy mogli upłynić. Jest to na pewno wyższa kwota niż po której, niższa kwota niż po której to złoto sobie kupiliśmy, czy to w sztabce, czy w monecie, to już inna kwestia. No z Bitcoinem, tak jak mówię, jest łatwiej, są kantory, są giełdy, które wypłacają na konta bankowe złotówki, są na przykład takie bitomaty, czyli stojące bankomaty, w których normalnie można sobie wypłacić Bitcoina w złotówkach, także z tym upłynnieniem problemu tutaj nie ma. Dobrze, no to jak tak zachęciliście chociaż troszkę tego swojego członka rodziny do tego, aby tym tematem kryptowalut się zainteresował, warto również podkreślić fakt, że nie ma tutaj tego centralnego emitenta. To tak poważnie brzmi, ale tak jak bank centralny dodrukowuje właśnie te złotówki, dolary i tak dalej, złotówki akurat nie, bo to Narodowy Bank Polski. No, okej, zostawmy temat. Tak, w Bitcoinie nie ma tego centralnego punktu, który te Bitcoiny wytwarza. Bitcoiny są wytwarzane losowo, codziennie, co 10 minut tak naprawdę przez inną osobę, która wspiera tą sieć. I to jest temat trochę taki bardziej zagmatwany. Na pierwszym spotkaniu bym za bardzo nie poruszał tematu blockchainu, że jest to baza danych pewna, do której jak ktoś wpadnie, to już nie można tego usunąć, chociaż może i warto o tym powiedzieć. To na pewno po tym takim krótkim wstępie przeszedłbym do może miejsc, z których mogą czerpać wiedzę. No bo oczywiście, wiecie, skończycie jeść kiełbaskę, skończycie pić piwko, rozejdziecie się, no i oni zostaną z takim niedosytem i z tym, że nie wiedzą, gdzie dalszej części informacji, że tak powiem, szukać. I warto im wskazać oczywiście jakieś portale informacyjne, warto im wspomnieć o kryptonarodzie, chociażby o tych naszych kanałach na YouTube, gdzie mogą tych informacji doszukiwać się. No i też przestrzec ich przede wszystkim przed tym, że niestety, ale kiedy już wejdą na ten rynek, to w czasie teraz hossy będą atakowani z wielu stron jakimiś fejkowymi informacjami, fejkowymi, skamowymi projektami, które będą im tam dawały kilka procent na przykład dziennie, więc oczywiście na to trzeba im zwrócić uwagę,
żeby tutaj się nie dali wciągnąć w żadne takie dziadostwa. Teraz mamy oczywiście plagę wiadomości e-mail i SMS-ów i telefonów, gdzie ludzie po prostu są naciągani na jakieś fejkowe bitcoiny, które mają niby do wypłaty, tylko musisz wpłacić ileś pieniędzy z tego, a my ci wypłacimy już całą resztę. Na to oczywiście trzeba zwrócić uwagę. Kolejną kwestią, kiedy już będą chcieli tego bitcoina kupić, bo powiedzą sobie, dobra, no to inflacja, tak, no to ja trochę pieniędzy przerzucę do tego bitcoina, ale jak ja go mogę kupić, jak ja go mogę przechowywać? No to oczywiście wy możecie cząstkę swojego bitcoina na przykład przelać im na portfel kryptowalutowy, pokazać im, że jeżeli chodzi o przechowywanie bitcoina, jest to tak samo proste jak korzystanie z aplikacji bankowej na telefonie, więc mamy swoją aplikację, mamy swój numer konta bankowego, tak samo w bitcoinie mamy swój numer konta bitcoinowego i na ten adres, jeżeli ktoś będzie chciał nam przelać jakieś pieniądze, ma wysyłać tego bitcoina. Pobrać z taką osobą aplikację, założyć tą aplikację, zabezpieczyć seeda, wytłumaczyć, że seed jest to tak naprawdę jeden, jedyny dostęp do ich tego konta kryptowalutowego i nie mogą go nikomu pokazać, bo to tak samo jakby pokazali konto, hasło do konta bankowego jakiejś innej osobie, którą nie znają po prostu i ta osoba te pieniądze by im wypłaciła z tego konta bankowego, więc tutaj trzeba przestrzec i bardzo dobrze zabezpieczyć tej osobie tego seeda. No i następnie oczywiście możecie im troszkę kryptowalut, jakieś tam grosze wysłać, po to, żeby się obeznali z tym, może wysłali do was znowu te pieniądze, odesłali, odebrali od kogoś pieniądze i żeby im wytłumaczyć te same największe podstawy. Więc mają swój portfel kryptowalutowy, mają jakieś minimalne ilości kryptowalut, zajarali się może tym właśnie tematem, postanowili, że trochę zgłębią wiedzę o tym. No i oczywiście, tak jak mówię, podaliście im portale informacyjne, ale zobaczą sobie na cenę bitcoina. Bo powie, a po ile ty tego bitcoina kupowałeś? No i ktoś tam powie na przykład 15 tysięcy dolarów. A ile teraz jest? Przypomnij, 55? No w okolicach. O Jezu, to ty tak do przodu jesteś. To ja może teraz kupię, to on zaraz będzie jeszcze droższy, tak? No, nie do końca. To, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ten bitcoin w swojej cenie rósł i te inne kryptowaluty rosły, ale o tym bym może zapomniał na razie, żeby tam mówić o altcoinach i tak dalej, nie oznacza, że za rok na przykład ten bitcoin nie będzie tańszy niż w momencie, kiedy wy tą operację dokonywaliście. Trzeba gruntownie zaznaczyć, że jesteśmy w fazie hossy na rynkach i że wszystko praktycznie rośnie, natomiast nie wiadomo, jak długo ta hossa będzie trwała. Czy to będą 3 miesiące, 6 miesięcy, 9, 12 miesięcy, nikt tego nie wie, a może tak naprawdę dzień później cały temat się zakończyć i przejdziemy niestety, ale do bestie. Chociaż na razie nic na to nie wskazuje, przynajmniej na dzień nagrywania tego materiału, ale różnie może być, więc oczywiście to trzeba im tutaj wytłumaczyć i oczywiście też przestrzec przed tym, żeby tutaj jakiś głupot w stylu branie kredytów na bitcoina i tak dalej nie brali, no bo jak usłyszeli, że on rok temu kosztował tyle, a teraz tyle, no to za rok sobie spłacimy ten kredyt i jeszcze będziemy mieli tam 80% do przodu. Na to trzeba oczywiście uważać, żeby do takich sytuacji tutaj nie dochodziło. Tak samo nie radziłbym tutaj zagłębiać ich w tematy bardziej skomplikowane, jak jakieś giełdy zdecentralizowane, DeFi, pożyczki i tak dalej. Nie, to bym naprawdę zostawił na dalszy etap. Jak sami do tego dojdą i my mamy wiedzę, żeby im pomóc w tym temacie, oczywiście warto ich wspierać tutaj w tej całej drodze, no bo to też gdzieś tam wpływa na cały rynek kryptowalut i że wiedzą, że nie czują się tutaj samotni i że jeżeli chcą popełnić jakiś błąd, to może warto się zapytać kogoś, kto się zna bardziej, żeby przed tym błędem się tutaj ustrzec. Następna sprawa, mogą paść później jakieś pytania o kopanie kryptowalut, tak? Bo ktoś tam usłyszał o kryptowalutach, no i później gdzieś to powiązał z brakiem kart graficznych na rynku. Raczej zostawić temat w tym momencie przede wszystkim, raczej powiedzieć, żeby skupili się na podstawach, skupili się tutaj na zbieraniu informacji, na edukowaniu się, niż zagłębianie się w jakieś kolejne odnogi kryptowalut, bo jak sami wiecie, tych odnóg na rynku krypto jest niesamowicie dużo. Jak będą jeszcze padać pytania w stylu, a dlaczego ten projekt rośnie, a dlaczego ten projekt nie rośnie, kiedy już się dowiedzą o rynku altcoinów, no to też jakoś tutaj postarać się wytłumaczyć, zaznaczyć to, że na rynku kryptowalut panują takie mini trendy, jedne projekty są ciekawsze dla nowych inwestorów, drugie mniej ciekawe, że jesteśmy w hoście i teraz fundamenty nie grają tak do końca roli, no i pozaznaczać właśnie te rzeczy, o których wy wiecie, jeżeli chodzi o moment na rynku, w którym jesteśmy i co na przykład jest teraz trendem i dlaczego na przykład te kryptowaluty z innego działu nie chcą rosnąć, a oni na przykład w te kryptowaluty załadowali jakieś dodatkowe pieniądze. Na to też warto zwrócić uwagę i ten temat też wytłumaczyć i poruszyć,
Chociaż jak wiecie, rynek jest tak nieprzewidywalny, że z dnia na dzień coś tutaj się może oczywiście zdarzyć. No i powtórzę to, co na początku, nie brać od nich naprawdę pieniędzy na inwestycje, pomóc założyć konto, jeżeli chcą, pomóc założyć portfel, zabezpieczyć z nimi te seedy, ale nie brać pieniędzy na inwestycje, bo uwierzcie mi to, źle się to czasem kończy. Tak jak mówię, nie moje doświadczenie, ale bardzo bliskich tutaj, że tak powiem, osób, więc na to serdecznie, więc na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Tyle w tym materiale. Wiem, że temat poruszony pobieżnie, aczkolwiek, tak jak mówię, nie chciałem Wam za dużo czasu dzisiaj zabierać, a wszystko tak naprawdę, jak Wy do tego podejdziecie, jakich metafor będziecie używali do tego, żeby wytłumaczyć, jak działa ten rynek, jak działają kryptowaluty, no to już wszystko to jest podejście indywidualne. Wy wiecie, z kim rozmawiacie, Wy wiecie, jak podejść, czy to waszych członków rodziny, czy Waszych znajomych. Znacie ich najlepiej, więc ja niestety, ale tutaj mogę Wam coś podpowiedzieć, a jak to trafi do kogo, to co powiedziałem tutaj, no to już inna oczywiście kwestia. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapkę w górę, no i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!